jazdy samochodów na ulicy Sikorskiego, tu pan ma rację. Ja wielokrotnie zgłaszałam panu komendantowi, że po godzinie 18 i później tam są wyścigi samochodów. I nie tylko samochodów, ale również motorów. I pan komendant obiecał, że wzmoży tam wizytę patrolu. Tak? Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chce zadać pytanie? Moje nisko piśmie. Chodzi mi o ulicę, o przejście, tę ulicę Berwińskiego, która ma tam kończy, bo jest ulica ślepa. Z drugiej strony ulica Gimnazjalna też jest. I tam są te takie nieciekawe przejścia, gdzie późno wieczorem są dwa punkty sprzedaży, gdzie piją tam, przechodzą, to jest nieciekawe, tu są żywopłoty i jeszcze dochodzi Ogrodowa, tam nie ma przejazdu, tylko przejście i tam też piją, wyrzucają wszystkie butelki, puszki do mojego ogródka, na przykład już śmieci cały czas i strach w ogóle tam iść, bo nie ma tam, żeby ktoś od czasu do czasu, nawet w biały dzień, tam jest nieciekawie wygląda i taka sytuacja. Ja tam akurat mieszkam, dużo starszych ludzi i jest też oświetlenie nie bardzo i taka jest ulica przejścia z jednej i z drugiej strony. Dziękujemy, prosimy o odpowiedzi na te pytania. To ja zacznę od tego pytania ostatniego. Znam to przejście, bo to przecież obok liceum. To jest wąskie przejście z płytki chodnikowej. Tak, jest Straż Miejska, która nie podlega. Na pewno będzie tam teraz szczęście, jak i na ulicy Sikorskiego. Myślę, że policja również w tej części miasta odwiedzi teraz częściej. Sprawdzimy te miejsca i przypilnujemy, bo tam to oświetlenie, które jest, możemy dołożyć jedynie rozetkę na lamp, żeby było podwójne oświetlenie, bo tam za bardzo nie ma, po prostu tam nie ma możliwości technicznych postawienia w tym wąskim przejściu oświetlenia. Bo tu na wejściu jest od gimnazjum i przy Berwińskiego to już lampy świecą. Co do podobnego tematu ulicy Pogodnej, ona jest równoległą do ulicy Słonecznej, która jest dobrze oświetlona. A ta Pogodna to była droga zrobiona przez samorząd. I tam w ramach oszczędności tegorocznych, ale to jesienią roku bieżącego nie prędzej, postaramy się sprawdzić, ewentualnie dołożymy jeden, dwa punkty oświetleniowe, bo to ma związek z dużą inwestycją oświetlenia ulicznego, które w mieście w najbliższych dwóch latach będą realizowane na osiedlu Hanulin, na ulicy Wojska Polskiego, na tam osiedlu, na tych pozostałych ulicach. Na ulicy Estkowskiego i w kilku jeszcze innych częściach miasta i gminy wspólnie ze spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe, ze spółką Energia Operator rozpoczną się duże prace w zakresie wymiany i modernizacji oświetlenia na terenie miasta. Jesienią, gdy z pierwszych oszczędności mamy kilka takich sygnałów, gdzie punkty będziemy przed sezonem zimowym chcieć uzupełniać i zwiększyć oświetlenie miasta. No dobrze, że pani radna powiedziała głośno o parku, bo ja się niedawno dowiedziałem, że w miejscu straży ochotniczej straży pożarnej będę budował supermarket i podobnych bzdur po mieście krążyć zaczyna coraz więcej, ale chyba ma to związek z zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Samych zwolenników człowiek w mieście i w gminie ma, i są różne bzdury się pojawiać będą. Zapewniam państwa, że Park Miejski jako obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków jest, będzie i pozostanie, a przystępujemy do jego rewitalizacji, jego kompleksowej przebudowy. Naprawdę będzie to docelowo za 2-3, mam nadzieję, górą laty, piękne, piękne miejsce wypoczynku, relaksu dla nas wszystkich, a to podobnie jak strażnica OSP jest obiektem zabytkowym i tam niezależnie od wszystkiego, od różnicy zdań, tam jest, była i pozostanie. To obieg strażnicy. Tyle tytułem komentarza, bo bez sensu mówić o plotkach wzdłuż. Proszę? Dom seniora będzie realizowany od jesieni, już mówiłem. Będziemy ogłosimy przetarg w tym roku i pierwsze prace chcemy doprowadzić, żeby stan surowy przynajmniej był w tym roku zrealizowany. Dziękujemy.